Cześć, z tej strony Grzychuta, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. W poprzednim odcinku zrobiliśmy sobie te platformy do dwóch wysp. Jeszcze zostało 6 do zwiedzenia, ale tego nie będziemy robić jak na razie, bo to zabiera strasznie dużo materiałów. Aktualnie ich za wiele nie mam, a te, które mam, chcę wykorzystać w jakiś aktualnie bardziej przydatny sposób. Czyli tak, zaczniemy sobie może od zrobienia farmy zboża, farmy dyń i tak dalej. Przy okazji będzie nam to służyło jako pożywienie po prostu. Do zdobywania pożywienia będzie nam służyło. No i zrobimy achievementa za jednym razem. Achievementa, zadanie po prostu, które mamy na tej wyspie. No i myślę, że gdzieś to powstanie w tym miejscu. Tutaj zrobimy sobie taki jakby wyznacznik, że od tego miejsca możemy budować. Tutaj przedłużymy sobie tą platformę. Ta platforma myślę, że za jakiś czas będzie skręcała gdzieś w którymś kierunku. Może nawet tutaj bym ją rozbudował, bo nie chcę, żeby tak w jednej linii wszystko szło. Tu musi być wszystko musi mieć swoje miejsce. I myślę, żeby takiego kółka nie zrobić dookoła gdzieś i w tym kółku wszystko by się znajdowało. Ale to jeszcze pomyślimy. Na razie zróbmy po prostu, co mamy zrobić, a dokładnie jak to będzie miało układ, pomyślę sobie w późniejszym czasie. Także dobra, tu na razie zostanie w ten sposób to ustawione. No i myślę, że gdzieś tutaj można zacząć robić tą farmę powoli, może za fabryką kobla, albo bardziej w tą stronę bym to pociągnął. Także jeszcze tutaj przedłużmy sobie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Muszę jeszcze iść po kobla. Trochę znowu nakopałem, no ale to oczywiście zaraz w moment zejdzie, jak zawsze. Także trzeba będzie tego pilnować. No i dobra, tutaj będzie się rozpoczynała platforma idąca do farmy. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i to sobie będzie dalej wychodziło coś na przyszłość. Póki co zostanie to tak, jak teraz jest. W międzyczasie jeszcze po poprzednim odcinku ogarnąłem trochę OBS, mam nadzieję, że jakość troszkę nagrań będzie lepsza. Testowałem to trochę na Minecrafcie, właśnie dlatego dzisiaj kolejny filmik z Minecrafta jest, bo na innych grach jeszcze nie testowałem tych ustawień, więc wolałem mieć pewność, że jakoś to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że jest lepiej. Jeżeli nie, to poprawię znowu do kolejnego odcinka, ale no tak jak mówię, testowałem, było dobrze. Nie wiem jak to wyjdzie w rzeczywistości, przy dłuższych nagraniach. Ale mam nadzieję, że nie będzie większych problemów. Dobra, z tej postawimy sobie jakąś obwódkę. Nie mam jeszcze dokładnie określonego planu na tą farmę, ale myślę, że po prostu na środku rozłożymy dyrta i rozlejemy wodę gdzieś tutaj za chwilę. Dobra, to będzie szło w tą stronę. Tutaj bym zszedł jeden poziom niżej, żeby zabezpieczyć dyrta przed spadnięciem, jeżeli ewentualnie chciałbym go rozwalić. Także weźmy sobie wiaderko, pożyczmy wodę z fabryki kobla. Tutaj sobie skoczmy. Pyk. I lecimy do góry. Mamy troszkę materiałów, wczoraj zebraliśmy jeszcze trawę, także kurde, znowu postawiłem w tym samym miejscu. Mamy sadzonkę zboża, która wczoraj z trawy nam wypadła. Także będziemy powoli rozsiewać to. Na razie mamy jedną, później mam nadzieję, że uda się zebrać ich więcej. Więcej. Dobra. Długość powiedzmy, żeby 8, 2, 3, 4, 5,
6, 7 i 8. Tak jak długość, na jaką rozlewa się woda. Chociaż i tak pewnie zrobimy te nieskończone źródełka, tylko póki co będziemy musieli znaleźć drugie źródło wody, no bo jedno mam głównie do fabryki kobla właśnie. No i jakbym chciał zasilać farmy, no to muszę to jakoś podzielić, no ale właśnie no ciężko mi to podzielić, bo jak będę chciał pokopać kobla, to będę musiał z farmy zabrać, wtedy farma nie będzie nawodniona. O Jezu, podskoczyłem przypadkiem. Wtedy farma nie będzie nawodniona i nie będzie mi nic rosło. A z drugiej strony, jak farma będzie, woda będzie na farmie i będzie zasilała sadzonki, no to ja nie będę miał wtedy jak kopać kamienia. Nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie w praniu. Idziemy po kobla. Tfu, podyrta. Zapchamy sobie tutaj wszystko. Pyk, 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 pyk. I tutaj w tej wolnej rynience wylejemy sobie wodę. Tak na potrzeby odcinka, jak będę kopał kobla w międzyczasie, to sobie zabiorę to źródło oczywiście. Dobra, idziemy po motykę. Zrobić ją musimy. Więc weźmy sobie drewienko. Wiaderko odłożymy póki co, żeby go nie stracić, jakby coś się miało dziać. Dobra. Mamy motykę, jedna nam wystarczy póki co, myślę. Okej. I wszystko to sobie przeoramy. Z tego co słyszałem, w jakiejś aktualizacji wyszła taka nowość, że można sadzić dynię i ona będzie rosła na koblu wtedy, także wykorzystamy tamto wolne miejsce. O, nawet więcej mamy sadzonych trawy. No proszę. Aha, jeszcze w poprzednim odcinku dwie sadzonki akacji mi wypadły, bo nie wiem czy na odcinku zebrałem jedną z nich, w każdym razie druga wypadła później jeszcze. No weźmy sobie trzcinę. Co jeszcze tam możemy zasadzić? Melona. Tutaj mamy dynię. To chyba tyle, co mamy na razie. Tego melona trzeba... Dobra, możemy zamienić na nasiono. Także nie będziemy go jedli, tylko rozsiejemy, żeby potem mieć go więcej. No i tutaj, żeby to jakoś rosło bardziej w stronę kobla, chociaż nie wiadomo chyba, w którą stronę urośnie. Dobra, zasadzimy sobie może w tym miejscu, żeby tutaj ograniczyć tą dynię. To myślę, że ona będzie dość mądra i nie wyrośnie mi na zbożu. Mam jeszcze trzcinę, której nie możemy zasadzić. O, teraz sobie zasadzimy. No i dobra, jakoś też wygląda. To niech sobie rośnie. A my zajmiemy się w końcu przeniesieniem tego grasu. Może właśnie w tym miejscu gdzieś tutaj ulokujemy ten gras. Jak to tutaj ładnie zrobić? Czyżby po prostu taką zwykłą zatoczkę? Dobra, myślę, że to nie będzie takie złe. No, to jest pochodnia, tym zbierzemy. No, jak trochę dyrta na to zmarnuje, to nic się nie stanie. Tutaj oświetlimy sobie to wszystko, żeby rosło w miarę szybko. Dobra, i zobaczymy, jak to pójdzie. To możemy odłożyć. Jeszcze miejsce na nieskończone źródełko wody, które powstanie w najbliższym czasie. To mi się strasznie nie podoba, że to są takie zatoczki. Może po prostu to wprowadzimy o tak. A po prostu tą farmę sobie przedłużę. Później, bo na razie nie ma sensu, żebym to męczył, przedłużał odcinek. No to taka drobnostka jest po prostu. Postawiłem to tam. Dobra, poprawimy. Powinno stać tutaj.
Pyk. Pyk, pyk, pyk. Okej, czyli ta farma będzie dłuższa po prostu, ale to następnego odcinka. Tutaj przedłużymy sobie korytarz. W ten sposób. Gdzieś tutaj zaraz postawimy nieskończone źródełko wody. Myślę, że już tutaj można to zrobić. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pięknie. Oj, coś zepsułem. Nie tak blisko. Tutaj będzie. No i tutaj powiedzmy, że... O nie, to musi mieć szerokość 4. Czyli powiedzmy, że wejście będzie miało tutaj. Szerokości 2. Albo nie. Wybaczcie, że... tak kombinuję, ale jestem strasznym pedantem i wszystko musi być idealnie. Po prostu. Czyli jeszcze tutaj sobie przesuniemy. Wejście. Ok. I tutaj na środku będzie źródełko wody. W ten sposób to będzie wyglądało. Znowu nie mam kobla. Wezmę sobie od razu wiaderko. Aha, nie, tak nie mogę zrobić tego źródełka. Ale będę mógł chociaż zabudować od spodu. I to właśnie zrobię w tym momencie. Tutaj sadzonki myślę, że chwilę wytrzymają bez wody. Dosłownie na moment chcę tutaj tylko wejść. Okej. Okay. Może sobie budujemy dookoła, żeby było ładniej. Estetyczniej. Okej. Okay. Już tutaj sadzonkom oddajemy wodę, bo powoli wysychają tutaj ziemię. Okej. Okay. I zabudowujemy w ten sposób. Jest też ochrona, żeby nie spaść w razie czego w przepaść, chociaż tak jak woda by się tam lała, to myślę, że większego problemu by nie było. Ale przezorny zawsze ubezpieczony, prawda? Dobra. Jakieś pochodnie tutaj sobie postawimy. Przedłużymy sobie tutaj to przejście. Delikatnie. Okej, jakoś to wygląda. Trochę mi to miejsce z tej farmy się nie podoba. Nie wiem, czy ją przenieść, czy co z nią zrobić. Ale to pomyślę do następnego odcinka, bo na razie chyba nie ma co kombinować na siłę. I tutaj przedłużać wam, żebyście się zanudzili, jak ja będę myślał nad ułożeniem tutaj sensownym tego wszystkiego. Tutaj to myślę, że będzie mogło zostać. No to tutaj tego dyrta oczywiście usunę, co na środku stoi, więc to też jakoś inaczej będzie wyglądało, ale ta farma musi być w jakimś innym ułożeniu. Może zrobię ją, po prostu obrócę, że będzie o 90 stopni w tamtą stronę wychodziła. I to już będzie wygodniejsze, myślę, i estetyczniejsze. Dobra, dzięki bardzo za obejrzenie odcinka. Dzisiaj chyba dość krótko. Ile tam wyszło? 14 minut, więc tak sam raz. Do następnego odcinka pomyślę nad czymś większym. Może w końcu zrobimy grinder, bo grinder też nam jest potrzebny. Także będę musiał nakopać trochę kobla. Może mi to zająć chwilę. Także odcinek będzie za kilka dni. Dziękuję. Jeszcze raz. Jeżeli mówiłem, bo nie pamiętam. Tak czy siak, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.